Witam wszystkich. Czas się wreszcie zająć jakąś garażową chemią. Trochę to już pokazywałem przy okazji remontu zawieszenia. Zacznijmy może od najbardziej chyba prostej rzeczy, czyli odrdzewianie metodą elektrolizy. Czy często to się mówi, to jest po prostu elektroliza rdzy. Bardziej poprawnie pewnie byłoby, że to jest odrdzewianie przy pomocy elektrolizy, bo tak naprawdę elektrolizie podlega woda, ale nie wnikajmy już w jakieś tam definicje. Ogólnie rzecz biorąc, o elektrolizie i odrdzewianiu można by całe godziny gadać i to jest mocno szeroki temat. W internecie jest mnóstwo stron, tutoriali, poradników, filmów i tak dalej na ten temat, więc jak ktoś chce bardzo dokładnie, to wrzucę jakieś tam linki do opisu. Jeżeli ktoś woli zamiast mojego gadania pooglądać jakiś anglojęzyczny film, to wrzucę, podlinkuję ten, który ja polecam, ogólnie o odrdzewianiu. Dobra, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wbrew pozorom ja nie jestem chemikiem, więc nie będę tutaj udawał, że rozumiem całą chemię, która się tutaj za tym kryje. Także chcę tylko zrobić taki, powiedzmy, bardziej przyziemny i uproszczony, nie wiem jak to nazwać, poradnik, film, cokolwiek, tak żeby każdy mógł sobie tam coś sam porobić w garażu bez jakichś przykrych konsekwencji i tak dalej, żeby sobie krzywdy nie zrobić, co w sumie jest dość trudne, ale no wiadomo o co chodzi, także mam nadzieję, że każdy kto to ogląda ma chociaż trochę zdrowego rozsądku, no i nie wiem, iloraz inteligencji powyżej taburetu, więc raczej sobie krzywdy nie zrobi, ale to wszystko jeszcze, do wszystkiego jeszcze dojdziemy. Dobra, także elektroliza, odrdzewianie i tak dalej. Na początek co nam potrzeba? Woda w jakimś tam pojemniku plastikowym. To jest zwykła, czysta woda, tylko pojemnik jest brudny, bo już w nim robiłem różne rzeczy. Jakiś kawałek metalu na naszą anodę. To jest kawałek zbrojenia. Do wszystkiego jeszcze dojdę, po kolei będę omawiał. Jakieś tam druty, wiadomo. Źródło prądu, ja tutaj mam zwykły prostownik. I ewentualnie coś typu, może niekoniecznie sól, bo zaraz coś się oburzy, że sól i w ogóle to nie. Ja używam soli, jak widać jeszcze nie umarłem, ale do tego też dojdziemy. Także po kolei może omówię w skrócie takim co i jak. Tutaj będę to pokazywał Wam tutaj nakrętkę z mojego byłego zawieszenia. Tak ona wygląda w tym momencie. Zachowałem sobie jedną taką, troszkę jest oskrobana, ale generalnie wciąż jest zardzewiała, więc myślę, że będzie dobrym przykładem. Tu mam jeszcze szczotkę drucianą, ale to dopiero na koniec. Dobra, także jedziemy po kolei. Przypominam, przyziemny garażowy poradnik bez jakiejś tam super poprawności. Tak jak mówię, elektroliza to jest szeroki temat, więc ludzie mają różne wyznania co do czego, co wolno, a co nie. Więc po prostu pokażę, jak ja to robię i tyle. Może zacznijmy od początku. Woda najzwyklejsza, kranowa. Ja używam kranówki, można jakiejś innej, jakiejś tam destylowanej, nie wiem, mineralnej wody z kałuży, deszczówki, czegokolwiek. Myślę, że najzwyklejsza woda z kranu jest po prostu najlepsza, bo jest najłatwiej dostępna. Tak jak mówiłem, to jest zwykła, czysta woda z kranu, tylko jest po prostu brudny pojemnik, bo już to wielokrotnie w nim robiłem. Jakieś tam elektrolizy. Pojemnik jakiś tam, wiadomo, plastikowy, tylko tyle, żeby nam się nasza ofiara zmieściła w tej wodzie i tyle. Woda nam służy jako tak zwany elektrolit, czyli coś, co przewodzi prąd i to wszystko. No, o drutach to chyba myślę, że nie ma co mówić. Potrzebujemy czegoś na anodę, czyli jeden z naszych biegunów. Wiem, że tutaj mówię jakimiś strasznymi nazwami anoda i katoda, ale to tak naprawdę chodzi tylko o to, że mamy biegun ujemny i dodatni. Jeden z nich jest dla naszej potrzeby katodą, drugi jest anodą i to wszystko nam wystarczy. Więc tak, potrzebujemy czegoś, co jeżeli oglądamy na przykład anglojęzyczne filmiki, to najczęściej to się nazywa sacrificial anode, czyli taka anoda do poświęcenia i to właśnie widać na przykładzie tego. To jest kawałek zbrojenia, który po prostu znalazłem kiedyś gdzieś przy budowie i co było już do wyrzucenia, więc że tak powiem zakosiłem sobie taki kawałek, bo i tak już by im się nie przydał. No i jak widać, to jest coś, co nam po prostu zbiera troszkę rdzy. Także tutaj od razu na wstępie jedna rzecz. Potrzebujemy coś, co przewodzi prąd i będzie nam
będzie naszym jednym z biegunów i to, co zanurzymy w wodzie. Najlepszą opcją jest i najłatwiej dostępna jest po prostu jakiś kawałek żelastwa, jakaś stara blacha, czy jakieś zbrojenie, coś takiego. Nie używamy niczego ze stali nierdzewnej, żadnych sztućców, noży, widelców i tak dalej, bo po prostu stal nierdzewna zawiera chrom, a jak zaczniemy to wykorzystywać w wodzie, możemy po prostu uwolnić związek chromu, wyprodukować sobie związek chromu 6, który jest kancerogenem, czyli wywołuje raka, więc nie polecam. Po prostu jest to niebezpieczne. Zwykły kawałek stali, taki rdzewiejący, jest jak najbardziej w porządku i nic nam raczej nie zrobi, więc jakieś zbrojenie, jakiś kawałek, nie wiem, starej blachy, jakaś stara siekiera czy coś, wszystko może być. W zasadzie im większa powierzchnia, tym lepiej, więc jeżeli mamy jakiś kawałek blachy, taki dość płaski i go włożymy do wody, to będzie nawet lepsze niż takie zbrojenie. No ja używam po prostu tego, no bo mam to, że tak powiem, za darmo, odłogiem sobie leżało, więc z tego korzystam co chwilę. Jak widać, że troszkę już ta rdza go zjadła z tej strony, natomiast no, oryginalnie było tyle. Także to sobie można używać ponownie i ponownie jako nasza anoda. Z tym, że jak już to zardzewieje, no to trzeba będzie najlepiej to troszkę oskrobać z tej rdzy, tak żeby był tutaj znowu goły metal. Także to nawet jak już będzie mocno zardzewiały, to może nam nie kontaktować elektryczność, więc nawet mam tutaj miernik. O, jak widać już nawet nie przewodzi prądu, bo jest po prostu tak pordzewiałe. Więc ja to sobie zaraz oskrobię na szlifierce, żeby po prostu zdjąć tą wierzchnią warstwę rdzy, żeby przewodziło prąd. Natomiast, no tak jak mówię, co jakiś czas trzeba to sobie po prostu odczyścić, tak żeby nam odsłonił się goły metal przewodzący. No i tak samo, jeżeli na przykład już wszystko zestawimy, no i podłączamy prąd, a tutaj nic się nie dzieje, no to najprawdopodobniej po prostu nam nie przewodzi prądu, bo coś jest gdzieś zardzewiałe. No i to samo się tyczy rzeczy, którą chcemy odrdzewić, no to ona też musi jakoś ten prąd przewodzić, więc jeżeli owiniemy to drutem, jak jest mocna rdza, no to się może okazać, że tak naprawdę nie przewodzi prądu na ten przedmiot, więc też trzeba sobie przynajmniej kawałek odskrobać z rdzy czy coś takiego, tak żeby ten drut tam robił jakiś porządny kontakt z tym przedmiotem. No ale tak jak mówię, najważniejsze, żeby brać po prostu jakiś kawałek zwykłego żelastwa, żeby to nie była stal nierdzewna przede wszystkim. Może być też grafit, jeżeli jakimś cudem mamy do niego dostęp, to może być oczywiście grafit. Jest nawet lepszy, bo przewodzi prąd, a nie rdzewieje, więc można go sobie używać dowoli. Aluminium raczej nie polecam, bo ono chyba bardzo szybko by zniknęło, też by zostało zjedzone przez nasze tutaj, przez nasz prąd i ogólnie przez to, co się tu będzie działo, więc najlepiej po prostu kawałek żelastwa, jakiejś stali zwykłej, czy zbrojenia, czy blachy, czy coś takiego będzie chyba najlepiej. No dobra, ja sobie tak troszkę oskrobałem na szlifierce ten prąd, tak żeby był chociaż troszkę odsłonięty metal, żeby prąd miał szansę przepłynąć. Także z jednej strony potrzebujemy naszej anody. Aha, chyba nie powiedziałem. Anoda to jest to, do czego podłączamy w tym przypadku nasz dodatni biegun ujemny do naszego przedmiotu. I właśnie, jeżeli chodzi o prąd, generalnie są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że powinniśmy raczej stosować coś słabego, czyli maksymalnie, nie wiem, 1-2 ampery, coś takiego. To jest powiedzmy taka bezpieczna granica i na przykład można zwykłą jakąś ładowarkę starą do telefonu, bo pewnie każdy gdzieś tam po szufladach ma jakieś stare telefony sprzed 10 lat i ładowarki do nich. No to taka ładowarka, wystarczy odciąć tam tą wtyczkę do telefonu i mamy plus i minus i mamy jakieś stałe źródło powiedzmy tego prądu o natężeniu 1 amper czy coś takiego, wtedy takie chyba były. Także no w teorii można tak, tylko proporcjonalnie do prądu, jaki mamy, no to tyle będzie to trwało, więc jeżeli używamy małego prądu, jakieś tam ułamków ampera, no to oczywiście będzie to trwało dłużej. A z kolei są też tacy, którzy mówią, że trzeba jak najwięcej i też niektórzy prowadzą takie
odrdzewiania, gdzie używają po prostu spawarki, która daje 40 amperów albo i więcej, i to też można de facto. Na początek ja bym generalnie radził albo taką ładowarkę właśnie do telefonu starą, albo po prostu prostownik do ładowania akumulatora. Jest też szansa, że już coś takiego w garażu mamy. Ja, jak widać, używam takiego prostownika, który kupiłem już lat temu wiele. On już jest dość mocno taki... Zaliczył podłogę wielokrotnie. Ta wskazówka już pewnie nic nie pokazuje, bo jest złamane, a tutaj jakieś plastiki odpadają. Ale generalnie prostownik, taki najtańszy, jaki tam mamy w garażu, jest chyba całkiem spoko. Z dwóch powodów. Po pierwsze, on jest dość tani, więc patrzyłem dzisiaj na Allegro, tam kosztują po 50-60 zł takie jakieś taniochy. A po drugie, on jest przystosowany do ładowania akumulatora, więc myślę, że spokojnie kilka godzin pracy ciągłej wytrzyma i powiedzmy te 2-3 ampery nam przynajmniej da, więc to już jest coś. Więc generalnie ja polecam po prostu prostownik. Myślę, że to jest najlepsza opcja. Ewentualnie jakaś tam ładowarka do telefonu czy coś takiego. W teorii można, jeżeli ktoś ma na przykład zasilacz laboratoryjny jakiś tam sterowany, dokładnie sobie można zmierzyć, jaki prąd daje i tak dalej, regulować. To może nie być dobre rozwiązanie, zwłaszcza te takie tańsze, jakieś tam chińskie zasilacze, one po prostu nie wytrzymują tak długiego obciążenia, więc mogą się tam nam przepalić, czy przegrzeć, czy coś takiego. Także generalnie wydaje mi się, że dużo łatwiej dostępny i dużo tańszy i ogólnie wygodniejszy będzie zwykły prostownik, natomiast oczywiście po prostu potrzebujemy źródło prądu, więc jakie kto ma, to oczywiście takie może wykorzystać. Oczywiście jest to prąd stały, to nie jest prąd zmienny, więc prosto z gniazdka tutaj nie podłączamy, bo to nam w sumie też nic nie da, już pomijając kwestię bezpieczeństwa, ale generalnie potrzebujemy prąd stały, który ma stale bieguny ustalone, a nie tak, że sobie podłączymy prąd zmienny i nam się będzie wszystko zmieniało i w sumie niczego nie osiągniemy, więc prąd stały, prostownik chyba najlepsza opcja. I myślę, że krzywdy sobie nim raczej nie zrobimy. Są tam jakieś bezpieczniki. No i jest przystosowane do długiego ładowania akumulatora, więc te kilka godzin nawet wytrzyma. A elektroliza, jeżeli robimy coś dużego, jakiś większy przedmiot, no to może trwać i nawet kilka godzin, jak nie dni. Także ja tutaj mam akurat nakrętki, więc raczej nie spodziewam się, żeby to trwało zbyt specjalnie długo. Natomiast jeżeli ktoś będzie robił coś większego, no to wiadomo, że to może trwać całe dnie wręcz. No i ostatnia rzecz, czyli coś, co możemy dosypać do wody, najbardziej kontrowersyjne, czyli sól. To się może nie każdemu spodobać, zaraz będą komentarze, że o, nie wolno, niebezpieczne i tak dalej. Więc po pierwsze, niczego nie musimy dosypywać. Jeżeli zrobimy to tylko na samej wodzie, to też będzie działać. Dosypujemy coś tylko po to, żeby zwiększyć tam gęstość jonów, żeby po prostu było więcej nośników ładunku, czyli żeby więcej prądu przez tą wodę mogło przepłynąć i tyle. Jeżeli niczego nie dosypiemy, to po prostu będzie to trwało trochę dłużej i to wszystko. Jeżeli ktoś się obawia o swoje bezpieczeństwo i tak dalej, to oczywiście może niczego nie dosypywać. Więc tak, ja używam soli i to, co warto od razu zaznaczyć, sól to jest oczywiście chlorek sodu, NaCl. Jeżeli wsypiemy sól do takiej wody, zaczniemy robić tą swoją elektrolizę, jest spora szansa, że wyprodukujemy chlor i wyprodukujemy też kwas chlorowodorowy, no bo podczas elektrolizy wody powstaje nam wodór plus chlor, mamy HCl, kwas chlorowodorowy, który jest de facto trujący, więc z tym bym raczej uważał. Natomiast myślę, że z zachowaniem zdrowego rozsądku można tego używać bez problemu. Jak widać, ja to robię i żyję, nic mi się nie stało, nie zatrułem się ani nie mam raka, więc wszystko jest ok. To, co po pierwsze się tu wytwarza, to jest wodór, więc gaz wybuchowy, a po drugie, jak dosypiemy soli, to mamy jeszcze kwas chlorowodorowy, więc niezbyt fajnie. Dlatego to, co ja po prostu robię, podłączam to i wystawiam to przy drzwiach garażu, po prostu na zewnątrz. Nie robię tego nigdy w zamkniętym garażu, tak jak tutaj siedzę, tylko zawsze przy drzwiach albo wręcz za drzwiami, tak żeby to na wolnym powietrzu sobie stało i wtedy dopóki ktoś nad tym nie wisi z nosem i nie wciąga tego, co tutaj się produkuje, to myślę, że nic mu się nie stanie i spokojnie można tej soli trochę użyć, a jest po prostu najłatwiej dostępna, więc
nie widzę w tym żadnego problemu, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma jakieś obawy, to niech tego nie używa, albo niech przynajmniej wystawi to gdzieś na zewnątrz i też mu się nic nie stanie i wszystko będzie spoko. To, co często widać, zwłaszcza na anglojęzycznych filmach, to jest coś, co jest podpisane jako washing soda, czyli po polsku to się nazywa soda kalcynowana. Chyba nie jest aż tak łatwo dostępna w każdym sklepie spożywczym. Znaczy, nie jest to specjalnie też trudne do dostania, ale natomiast jeżeli ktoś ma tylko dostęp, to oczywiście może. Jest to węglan wapnia, z tego co pamiętam. To nie jest soda oczyszczona, to jest soda kalcynowana. To jest troszkę co innego. W zasadzie jak się sodę oczyszczoną wrzuci do piekarnika i tam podgrzeje, to się dostaje sodę kalcynowaną, więc na jedno wychodzi. Sodę oczyszczoną de facto też można, chociaż ona chyba tak nie do końca dobrze działa. To znaczy może nam wręcz zwiększyć rezystancję zamiast zmniejszać. Ale dobra, nie wnikajmy w to, bo troszkę wjeżdżam na jakieś tematy chemiczne i zaraz się okaże, że nie mam o tym pojęcia. Więc mówię tylko tak, ja używam soli, po prostu wystawiam to na wolne powietrze i nic się z tym nie dzieje. Ani tu nic nie wybucha, wodór się nie gromadzi, ani chlorowodór się tutaj nie produkuje w jakichś wielkich ilościach, więc ani się nie zatrułem, ani nic. Także jeżeli ktoś nie ma nic innego, można soli dosypać, natomiast po prostu wystawić to gdzieś tam za drzwi i będzie ok. No dobra, mam swoją wodę, wsypałem trochę soli, żeby już nie przedłużać. Wrzucam mój drut, w zasadzie pręt. Dla pewności sobie sprawdzam, czy jest w ogóle połączenie pomiędzy tym drutem, na którym to wisi, no i tym moim prętem. Oczywiście, jeżeli mamy tego więcej, to możemy gdzieś tam po ściankach porozkładać, żeby było więcej tych punktów kontaktu. Natomiast no, ja używam tylko jednego pręta i też jest spoko. Dobra, mam tutaj swoją nakrętkę, szybko ją na drucik, cyk. Tak samo szybka kontrola. Dobra, coś tam przewodzi. Teraz tak, możemy, jeżeli coś wrzucamy do wody, możemy to dla zwiększenia przewodności położyć w miarę blisko tego drugiego przedmiotu. Nie wiem, jak to pokazać. O. Tylko oczywiście, żeby się to nie dotykało, żeby prąd nie, po prostu nie przepływał przez metal czy tam po drutach, tylko żeby przepływało przez naszą rdzę. Cyk. Uważamy, żeby się to nie stykało. To jest kawałek drutu miedzianego. Może nie najlepsza opcja, ale przypominam, nie używamy żadnych drutów nierdzewnych ani nic takiego. I tak, minus podłączamy do naszego przedmiotu, plus podłączamy do tego pręta, który jest naszą anodą, tą do poświęcenia, że tak powiem. Ten wskaźnik chyba nie działa, więc ja może podłączę przez multimetr, żebyśmy widzieli natężenie prądu. No, mam nadzieję, że widać. Jest podłączony dalej plus, tylko jeszcze przez multimetr. O, teraz może będzie widać. Minus do przedmiotu. Także teraz można to podłączyć do prądu. No i cóż, podłączyłem prostownik, ale widzę, że tutaj natężenie 0. Więc pewnie coś nie kontaktuje. Wygląda na to, że spalił się bezpiecznik w moim multimetrze, bo coś nie chcę pokazywać. No trudno, w takim razie podłączę po prostu plus do tego. I teraz jak widać, bąbelki na naszym przedmiocie, no i w sumie na drucie też. Drucie mi aż tak nie zależy. Im mniejsza będzie powierzchnia drutu zanurzona w wodzie, no to oczywiście tym więcej prądu będzie uciekać tylko przez nasz przedmiot, a nie przez drut, no bo to jest jednak strata. I jak widać, mocne bąbelkowanie. To, co tutaj widzimy, to jest w sumie wodór, więc też nie przesadzałbym z staniem tutaj z otwartym ogniem ani nic takiego. Na tym pręcie powinno się wydzierać trochę tlenu, natomiast tutaj na tym wydziela się wodór. Tak swoją drogą. No, także teraz to generalnie zostawiamy na jakiś dłuższy czas. Im większy przedmiot, to mogło być, tak jak mówiłem, godziny, nawet dni. Taka nakrętka to pewnie
20 minut, może pół godziny powinno wystarczyć. Niestety mój wskaźnik natężenia już zdechł, więc no cóż, nie dowiemy się. No, także jak widać, troszkę sobie podniosłem nakrętkę z wody, tak żeby mniej tego drutu tam w niej było, tak żeby więcej prądu przez nakrętkę przepływało. No, sądząc po tym, jak intensywnie teraz bąbelkuję, no to jest tak co najmniej 3 ampery, tak bym, 2-3 ampery, tak bym powiedział. Można sobie oczywiście ten nasz pręt czy blachę przybliżyć, tylko tyle, żeby tego nie dotykać, żeby to wiadomo, nie zrobić niepotrzebnie zwarcia. Natomiast jak jest blisko, no to wiadomo, więcej prądu przepływa, no i oczywiście tutaj nam się wydzielają jakieś syfy, więc za chwilę ta woda będzie już po prostu nieprzeźroczysta i pełna brudu, no ale nas to w tym momencie nie interesuje. Zostawiamy to sobie oczywiście w jakimś wentylowanym miejscu, więc ja to wyrzucę zaraz gdzieś za drzwi garażu, tak żeby tego, żeby mi tutaj na biurku nie dymiło wodorem, ani chlorowodorem, ani niczym takim. No dobra, uniosłem to z powrotem do garażu, już minęło ponad pół godziny takich tutaj działań. Przy okazji podłączyłem drugi multimetr, przynajmniej ma sprawne bezpieczniki. No i w tym momencie widzimy prawie 2,5 ampera. O, jest 2,5 ampera. I tutaj jeszcze w ramach pokazu mam tą śrubkę, znaczy nakrętkę. Tutaj mam ten pręt, czyli są bardzo blisko siebie. Jeżeli go teraz oddalę, no to nam spada praktycznie o połowę natężenie, więc jak widać, można sobie tym troszkę manewrować, żeby natężenie prądu zwiększać. Oczywiście cały czas uważamy, żeby się to nie stykało. No i chyba, że mamy więcej niż jeden pręt, na przykład po kilka z każdej strony, czy tam kilka blaszek, no to też zawsze nam może zwiększyć przewodność. Woda, jak widać, już się dość mocno tutaj zasyfiła. I tak wygląda całkiem nieźle, to znaczy widywałem gorsze, ale nasza nakrętka już praktycznie zrobiła się czarna. Pewnie mógłbym ją jeszcze trochę zostawić, ale w celach demonstracyjnych myślę, że to wystarczy. Także rozepnę to teraz i wysuszę ją. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Ok, jeszcze są ewidentnie jakieś małe plamki rdzy, więc to jest jeszcze za krótko. To znaczy normalnie bym tą nakrętkę jeszcze dłużej potrzymał, no ale myślę, że każdy zrozumiał, o co chodzi. Po prostu trzymamy do skutku. I to, co teraz jest tutaj ważne, jak ona się, jak widać, zrobiła taka dość czarna, to są różne związki tlenki żelaza. Wydaje mi się, że też trochę magnetyt, chociaż nie jestem do końca pewien. Może nie do końca ten magnetyt tu jest. W każdym razie to, co trzeba teraz zrobić, bierzemy jakąś szczotkę drucianą i po prostu skrobiemy to. No, teraz widać, że ewidentnie jeszcze jest za krótko. Jest tutaj jakiś obszar, który faktycznie został dokładnie oczyszczony do metalu i teraz oskrobałem to czarne i jest ładnie goły metal. No tutaj jeszcze jest dość solidna plama rdzy, więc ewidentnie to jest jeszcze za krótko na tą nakrętkę, ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że każdy zrozumiał, o co chodzi. Pewnie tak z godzinka takich 2 amperów by ją tam wyleczyła z tej rdzy. No, trochę by jeszcze trzeba było nad nią popracować, ale myślę, że generalnie każdy zrozumiał, o co chodzi. Każdy sobie już dalej poradzi. Także do takich nakrętek myślę, że całkiem spoko. Oczywiście można większe przedmioty. Tutaj jeszcze na sam koniec chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Jest to zjawisko zwane kruchością wodorową. Być może niektórzy słyszeli, zwłaszcza tam spawacze i inni tacy. Chodzi generalnie o to, że atomy wodoru wnikają w stal, a tutaj produkujemy dość dużo wodoru, więc jednak jest pewne ryzyko, że coś takiego się stanie, czyli po prostu wodór wnika w stal, no i powoduje jej pewną mechaniczną kruchość, czyli może nam coś pęknąć w pewnym momencie, znaczy nie w trakcie, tylko później, jak to na przykład obciążymy albo coś, także jest to coś, czym pewnie trzeba się liczyć. Może dla takiej nakrętki nie, to znaczy no tu jest jednak dość mały prąd i to raczej tak pół godziny, godzinka, to pewnie by tam za dużo się nie podziało. Zresztą nakrętka jest taka dość gruba, więc nic się jej nie powinno stać. Natomiast no ona też nie ma jakichś tam, że tak powiem, cienkich, wyginanych elementów, więc nic się jej nie powinno specjalnie stać. Natomiast gdyby robić coś większego albo jakieś tam blachy, które się potem jakoś miało wyginać czy coś, to no jest po prostu pewne ryzyko, to już trzeba będzie sobie
rozważyć, doczytać i tak dalej. Natomiast dla przykładu podam, że na przykład jak robiłem to swoje odnawianie tego podwozia, no to rozważałem, żeby cały wózek zawieszenia wrzucić do takiej wielkiej wanny z wodą i potraktować go prądem. I to by pewnie się odrdzewiało przez dobrych kilka albo i kilkanaście godzin. I wtedy może faktycznie byłby to problem. I zwłaszcza, że tam są takie dość blachy, które się ściskają, wginają, więc to by mogło mieć jakieś znaczenie. Ostatecznie, że go nie zrobiłem. Natomiast dla takich nakrętek myślę, że nie jest to nic specjalnie ważnego. Rozwiązaniem na to jest, przynajmniej w przemyśle się tak stosuje, to są po prostu trzeba to potem jakoś wyprażyć w piecu przez parę godzin taki element i wtedy cały ten wodór nam wyjdzie. Ewentualnie zostawić to na kilka nawet tygodni czy miesięcy i wtedy samoczynnie wyjdzie, ale to już jakieś tam ekstremalne przypadki. Także no, dla takich małych elementów to raczej nie ma wielkiego znaczenia, natomiast gdybyśmy robili coś większego, porządnego, twardego i tak dalej, to może faktycznie wtedy trzeba by było się doczytać w tym temacie. Także chciałem tylko zaznaczyć, że coś takiego może też zajść. No, natomiast co do samej elektrolizy i odrdzewiania, no to myślę, że wszystko jest jasne. Wrzucamy do wody, ewentualnie czegoś dosypujemy, odpalamy prąd na parę godzin, co jakiś czas patrzymy, czy cała rdza została usunięta. Potem to trzeba oskrobać z tych czarnych nalotów. No i oczywiście tutaj mamy potem koło stal, więc trzeba to jakoś tam zabezpieczyć jakimś czymś, olejem czy czymś, ale to już, że tak powiem, poza tematem. Także myślę, że wszystko jest jasne. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.